Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na film, w którym będę robiła kompozycję na cmentarz i będę chciała wykorzystać różne pojemniki, koszyki, które mam, dlatego że powiedzmy sobie, a dlaczego, to zresztą Wam wyjaśnię jeszcze w trakcie filmu. Wiem, że wiele osób z Was robi same takie różne wiązanki, kompozycje, wianki na groby. No i to jest rzeczywiście bardzo ładne takie, ja bardzo lubię oglądać, kiedy właśnie widać, że to nie jest jakiś powtarzany schemat, ale coś, jakaś własna inwencja twórcza i wtedy rzeczywiście te wiązanki są bardzo ładne. Poza tym zawsze mówię, że jeżeli robimy takie wiązanki dla naszych bliskich i wkładamy jeszcze w to serce, to mamy i satysfakcję, no i myślę, że mamy trochę więcej zasobów w portfelu. Mimo wszystko, dzisiaj wiem, że o pieniądzach należy mówić, należy je oszczędzać i poza tym myślę, że naprawdę można zrobić coś fajnego jeszcze w miarę tanim kosztem. Cudownie, jeżeli macie własne ogrody, jeżeli możecie pozyskać materiały różne, ciekawe z Waszych ogrodów. Przepraszam Was bardzo. No albo właśnie z łąk, to jest fantastyczne, ale czasami wiemy, że jest tak, że wcale nie mamy dostępu do tych materiałów z różnych powodów, bo albo mieszkamy w takich miejscach, gdzie nie ma, albo robimy pewne rzeczy w ostatniej chwili, bo też się tak czasami zdarza, więc dzisiaj właśnie mam taką propozycję, jak zrobić szybko w taką fajną kompozycję na cmentarz, a praktycznie nie trzeba mieć żadnej nawet inwencji twórczej. Naprawdę. Także jeżeli interesuje Was taki temat, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy już robić nasze kompozycje, ale oczywiście Lola upomniała się o to, że też chce występować w filmie, no i no wzięłam ją na ręce, żeby pokazać Wam ją. Zaraz z Lolą jadę do fryzjera dzisiaj, także będzie śliczna. Dla niej 2 miesiące przerwy w strzyżeniu to jest jednak za długo. Musi być troszeczkę, zobaczymy, musi być chyba krócej gdzieś tak. Nie wiem, zobaczę, ustalę dzisiaj z groomerką mniej więcej, jakie terminy dla niej. No dobra, ale nie Lola jest tematem dzisiejszego filmu, ale muszę Wam powiedzieć tak jako przerywnik, że ja po prostu, jak już temat Loli wchodzi, to ja mogę gadać długo. Słuchajcie, dlaczego przyszedł mi ten temat w ogóle do głowy? Dlatego między innymi, że byłam na rynku i chciałam kupić sobie mniejszą kapustę, żeby zrobić wiązankę na cmentarz. Ale okazało się, że te osoby, które sprzedają te ozdobne kapusty, właśnie te małe kapusty wykorzystali do tworzenia wiązanek, natomiast te większe główki kapusty ozdobnej sprzedawali osobno. No i kupiłam taką jedną dużą kapustę. Zobaczcie, to jest jedna duża, ładna kapusta. Ona jest bardzo ładna, świeżutka, rzeczywiście. Aż się chce schrupać, bo jest taka, wiecie, chrupiąca. Bardzo ładnie wyglądają te ozdobne kapusty. Ja je bardzo lubię. Lubię je wykorzystywać w wiązankach i między innymi dlatego, że naprawdę taka kapusta, jak postawicie, będziecie podlewać, to ona naprawdę do wiosny może, no może nie do końca wiosny tej pięknej, ale naprawdę przez długi okres czasu wytrzyma na cmentarzu. Także wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. No ale tak jak mówię, oczywiście można wykorzystać taką kapustę, dać jeszcze igliwia dużo i zrobić piękną, dużą wiązankę. Ale dzisiaj chciałabym wykorzystać to, że mam taką dużą kapustę, do tego, żeby pokazać Wam, że właśnie nie muszę mieć ani żadnych zdolności, ani nie muszę mieć igliwia czy innych materiałów,
żeby moja wiązanka na cmentarz wyglądała pięknie. To może nie wiązanka, tak jak mówię, raczej kompozycja i tego się trzymajmy. No i co zrobiłam? Słuchajcie, poszłam do piwnicy. Poszłam do piwnicy, żeby poszukać, bo ja tam trzymam różne osłonki, czy takie, wiecie, w moich pojemnikach różne ozdoby, więc poszłam do piwnicy i znalazłam parę rzeczy, które uważam można naprawdę fantastycznie wykorzystać. Mam taki koszyczek, ja nie wiem, czy to jest koszyczek, bo to jest taki, o tak to wygląda. To kupiłam kiedyś w Kiku. Kupiłam to w Kiku i to było naprawdę bardzo tanie. A, już wiem, dlaczego to było tanie, bo tu są, zobaczcie, poprzeczne i tutaj jakieś były uszkodzenia, więc to było jeszcze przecenione i ja wtedy doszłam do wniosku, że kupię, dlatego że takie rzeczy naprawdę się bardzo przydają. I według mnie, zobaczcie, mamy prosty taki wianek, pojemnik i zobaczcie, wstawię tutaj tylko, wstawię kapustę. Ja Wam pokażę może na tej obrotowej tacy i zobaczcie, wstawię tutaj kapustę i zobaczcie, jak to już pięknie wygląda. I tu już można postawić, to ja Wam tak będę obracała, żeby pokazać Wam, że taka kompozycja wygląda pięknie z każdej strony. Sami widzicie, że pracy w tym nie ma żadnej, a moim zdaniem efekt jest naprawdę bardzo ładny. Wystarczy wtedy tylko jakiś znicz i postawić taką kompozycję i wygląda to już przepięknie. Zobaczcie, można wykorzystywać różne inne pojemniki. Ja Wam już pokażę jeszcze inne, bo oczywiście co znalazłam w piwnicy, to przyniosłam. Mam jeszcze na przykład taką osłonkę. Zobaczcie tutaj, taka osłonka, która też wygląda pięknie. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że nam potem ta osłonka zniknie, więc jeżeli coś jest bardzo cennego, to raczej musicie też no, uważać z tym, no, albo liczę na uczciwość po prostu. I zobaczcie, też jak pięknie wygląda wstawiona do takiej donicy kapusta i wygląda to pięknie. Ona tutaj na przykład ma jakieś luki, więc można te luki czymś tam uzupełnić, na przykład mchem, czy w zależności od tego, co macie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. I wystarczy wtedy jedna duża taka kapusta i już to wygląda naprawdę przepięknie. Sami musicie przyznać, że tutaj żadnej jakiejś tam twórczej inwencji nie trzeba i wygląda to cudownie. No dobra, idźmy dalej. Takie oczywiście kompozycje również, ja mam tutaj wrzos, który już wykorzystywałam do różnych kompozycji i też ja spróbujmy to jeszcze tak przy Was tu robię, ale a spróbujmy na przykład nawet tutaj dać, zobaczcie, sam wrzos i moim zdaniem też wygląda pięknie. Można taki wrzos tutaj poupychać mchem z boków. Ja mam tutaj też taki mech. Zobaczcie, też można tak. Zaraz zrobimy coś z tym wrzosem, żeby wyszło, że tutaj pięknie będzie. O. Zobaczcie, a jeszcze powiem Wam szczerze, że jak macie jakieś, o ja mam tutaj gdzieś nawet, wyjęłam również tam takie, jak macie jakieś szyszki, można tutaj, słuchajcie, dać, może ta jest za duża, ale jakieś tutaj mniejsze szyszki położyć, zobaczcie, tutaj nawet można wtedy przykleić na przykład, no ale ja teraz nie mam akurat przygotowanego kleju, robię to tak przy Was i zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Sami musicie przyznać, że tego typu dekoracje są bardzo proste do wykonania. Oczywiście każdy sobie robi wtedy no, tak, jak potrzebuje na tym grobie. Ja mam jeszcze, ja tutaj to oczywiście zaraz wyjmę, dlatego że ja mam tu jeszcze bardzo taką, wyjmę to, poczekajcie, schowam.
Mam jeszcze taką bardzo fajną, ciężką osłonkę, którą pokazywałam Wam i śmiałam się zawsze, bo to pierwszy film robiłam właśnie, bo kupiłam sobie tę osłonkę i tak bardzo się cieszyłam i zrobiłam sobie tam chyba film na ten temat. To był pierwszy film, który miał kilka minut i bardzo dużo wyświetleń. Pamiętam, że tak byłam zaskoczona tym. No, ale bardzo lubię tę osłonkę. Ona jest bardzo, bardzo ciężka, bo to są takie osłonki ogrodowe. I być może tego typu ogrodowe osłonki macie w domu, które można właśnie wykorzystać na cmentarzu. To, że są ciężkie, to chyba też zaleta, to może nam tak szybko nie zniknie. Można wykorzystać do robienia takich różnych kompozycji starą blachę. Ja mam akurat nową blachę, ale jak macie czasami takie stare blachy po pieczeniu, to też fajnie jest po prostu ustawić doniczki w tej blaszce, chociażby dlatego, żeby nam nie przeciekało i nie brudziło nagrobków. I wtedy fajnie to też wygląda. I tu można robić, zobaczcie, ja tu wezmę, wykorzystam to. No, posypały się szyszki, ale to nie szkodzi, ja sobie potem pozbieram. I zobaczcie, można sobie zrobić już na takiej blaszce kompozycję prostą. Wystarczy tu postawić. I tutaj znowu można upchać mchu i już będzie to wyglądać moim zdaniem cudownie. Widzicie, na zwykłej blaszce też będzie to fajnie wyglądać, więc niezależnie od tego, czy macie naczynie, czy nie, to wydaje mi się, że można wykorzystywać różnego rodzaju pojemniki, które macie w domu, a które na przykład już nie do końca spełniają funkcję w domu, więc można wykorzystać. No dobrze, to zróbmy. Odłóżmy tę naszą blachę. O, zobaczcie, można tak samo zrobić, jak macie jakąś starą osłonkę, którą również przyniosłam z piwnicy. I też zobaczcie, jedna osłonka, kapusta i już to wygląda naprawdę fajnie. Dlatego fajnie jest, bo widziałam też czasami, wiecie, żeby nie stawiać bezpośrednio samą doniczkę, to już warto chociażby jakimś papierem owinąć, jakąś kokardę tu można dać, więc wtedy wygląda to trochę ciekawiej, a już jak jeszcze osłonka jest elementem uzupełniającym taką kompozycję, to naprawdę wygląda fajnie. Spróbujmy tutaj teraz, ja wezmę tę doniczkę, ona jest ciężka, ale postawię ją Wam tak na tym obrotowym i pokażę Wam, zrobię tu, no fajnie będzie widać, i pokażę Wam, jak tu można czasami, jak macie coś wyższego, to można wykorzystać właśnie na przykład perlit, żeby uzupełnić. I zobaczcie, ja tu wstawię, do tego dołożę jeszcze na przykład tego mchu trochę, żeby tu było tak, wiecie, tak pięknie. O. Muszę znowu poszanować, bo dostałam mech. Muszę go znowu tak szanować. O. Poczekajcie. I też można tutaj, może wstawmy tutaj taką dużą szyszkę. O, widzicie, jak pięknie wygląda? A tu damy mniejszą. O. I zobaczcie. Czyż nie musi być to... Czyż nie może to być piękna dekoracja na cmentarz? Może to być również nie tylko na cmentarz, bo jeżeli macie w tej chwili ogrody swoje, to również taką dekorację możecie oczywiście zrobić w ogrodach. Moim zdaniem jest to naprawdę piękna dekoracja, bardzo prosta do wykonania. Jest to taka dekoracja, gdzie rzeczywiście można zastosować to, że mniej znaczy więcej. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja już mam tutaj trochę ogarnę, żeby Wam pokazać. Można też, powiem Wam szczerze, można tutaj wykorzystać, może to zróbmy, o na przykład weźmy, wykorzystajmy ten motyw. Zobaczcie, tu można postawić tak samo i tutaj dać świecę. Pięknie będzie wyglądało. Widzicie?
Bo tak samo będzie wyglądać, dlatego ja tak bardzo lubię te brzozowe moje świeczniki, bo one fantastycznie nawiązują do tych klimatów. Ja obrócę Ci teraz tak, tak, tu oczywiście trochę postaram się ogarnąć, żeby było. Widzicie, że z każdej strony ta kompozycja jest bardzo ciekawa. Tego typu kompozycje na grobie wydaje mi się, że pięknie będą wyglądać. Czysta płyta i plus tylko postawienie tego typu elementu naprawdę będzie przepięknie, moim zdaniem. I tutaj rzeczywiście mniej znaczy więcej. Przepięknie to wygląda. Zobaczcie, ja Wam pokażę jeszcze, gdzieś miałam tutaj taki koszyk, zaraz Wam pokażę jeszcze taki koszyk, który mam. Można oczywiście do tego zastosować jeszcze jakieś wstążki, ale myślę, że tutaj ten element wstążek, ta natura jest tak tutaj pięknie wydobyta, że nie potrzeba. Możemy tu dać jeszcze, żeby był, załóżmy, wróćmy do tej szyszki pięknej, tak, o. I pięknie to wszystko wygląda. Można, pamiętacie, ja mam też taki koszyk, który jest, w którym był cyprysiki, te dwa moje były. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli nie, to odsyłam Was do starszych filmów, bo tam były właśnie takie posadzone bezpośrednio do tego koszyka dwa cyprysiki i powiem Wam, że 2 czy 3 lata tak rosły, także okazuje się, że fajnie jest i mogą tak rosnąć. Jeżeli na przykład tego typu ta kapusta na przykład byłaby za głęboko w takim koszyku lub ten koszyk jest za głęboki, no to po prostu wysypujecie sobie na dno albo perlit, albo właśnie ziemię, cokolwiek innego, nie perlit, a keramzyt. Słuchajcie, wysypujecie tutaj i wtedy od razu Wam się podwyższa i jak dacie tu kompozycję, to zamiast tu możecie zrobić dokładnie to samo w takim koszyku, który naprawdę spełni doskonale funkcję. Mam też, o zobaczcie, kiedyś kupiłam owoce, też Wam pokażę. Tu akurat teraz mam kwiaty suszone, ale już Wam pokazuję. Mam też taki koszyczek. Zobaczcie, tu kiedyś zimą były sprzedawane chyba pomarańcze w takich właśnie pojemnikach i myślę, że taki pojemnik też doskonale nada się do takiej kompozycji. Można zrobić, tu postawić i taki pojemnik albo zabezpieczyć jakąś folią, albo po prostu no, po jednorazowym użyciu można tutaj to wyrzucić, bo to jest taka płytka. To jest takie dosyć delikatne, ale myślę, że w tym można jeszcze zrobić fantastyczne dekoracje. Dzisiaj będziemy kończyć. Ja oczywiście wszystkich zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Na tym kanale po prostu jest poruszane dużo tematów. Staram się Was inspirować, zabawiać. No a czasami jakieś pogadanki, żebyśmy sobie jakieś refleksje również mieli. Także dzieje się. Po prostu staram się, żebyśmy na tych, tak jak ja jestem na emeryturze, żebym po prostu jeszcze cieszyła się życiem. Słuchajcie, jeżeli film Wam się podoba, no to oczywiście zostawcie łapkę w górze, dlatego że my z operatorem bardzo lubimy takie łapki. No i oczywiście, jeżeli podoba Wam się film, to może udostępnijcie swoim znajomym. To pozwala na rozwój kanału, no a mam nadzieję, że jeżeli szersza widownia widzi, że można zrobić piękne rzeczy przy wykorzystaniu kilku elementów, a czasami jednego, no to myślę, że naprawdę to warte jest pokazania. Zawsze jest tak, że słuchajcie, na pewno w domu, gdzieś w piwnicy albo w kuchni właśnie, to co mówię, nawet stara blacha czy coś, to wszystko może być fajną kompozycją, znaczy naczyniem do zrobienia jakiejś fajnej kompozycji, dlatego że jak macie coś tam porozrzucane, ja jestem zwolennikiem właśnie grupowania, tworzenia kompozycji, bo jeżeli to wszystko tak się poustawia, to tworzy taki nieład. Natomiast fantastycznie, jeżeli zgrupujemy
i utworzymy jakąś kompozycję, moim zdaniem to wygląda przepięknie. I tak przez przypadek, muszę Wam powiedzieć, dlatego że ta kapusta była zbyt duża do wiązanki, doszłam do wniosku, że można zrobić zupełnie inne, proste, zobaczcie, kompozycje, które wyglądają moim zdaniem naprawdę pięknie. Dzisiaj będę kończyć. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!